Szukasz średniej wielkości mocnego SUV-a premium i najlepiej, żeby miał napęd elektryczny i może nie kosztował jeszcze 400 tysięcy złotych. Odpadają więc Audi Q8 e-tron, BMW iX, Mercedes EQS SUV, Tesla Model X czy Volvo X90 i wygląda na to, że zostaje Ci... Voyah Free. Voyah Free to SUV premium produkowany przez chiński koncern Dongfeng. Marka Voyah jest bardzo młoda, jej debiut mógł nam umknąć, bo we wrześniu 2020 roku, zamiast śledzić wiadomości z salonu samochodowego w Pekinie, szykowaliśmy się do kolejnego lockdownu z okazji drugiej fali koronawirusa. Wiecie, tego, który był w odwrocie i nie należało się go bać. Mierząca około 490 cm długości i 195 cm szerokości Voyah Free jest minimalnie mniejsza od Audi Q8 e-tron i BMW iX, ale większa od Mercedesa EQE SUV. Na tle europejskich rywali projekt karoserii Voyah Free jest stonowany. Z przodu dominuje szeroka maskownica chłodnicy. Nieprzypadkowo, bo na niektórych rynkach Free występuje też jako hybryda typu plug-in. Między reflektorami jest cienki pasek LED, a po środku również świecące logo marki, duża litera V. Jest to też nawiązanie do występującej w chińskiej mitologii Kunpeng, ryby zamieniającej się w potężnego ptaka. Ma to symbolizować wolność. Z boku widać, jak długa jest maska w stosunku do reszty auta. Gdzieś musi się zmieścić silnik spalinowy w hybrydzie typu plug-in. Podobnie z boku wygląda Mazda CX-60, ale tam przynajmniej jest 3-litrowy silnik, bo do swojego plugina Voyah ładuje 4-cylindrową jednostkę o pojemności 1,5 litra. Ale to nas nie dotyczy, bo w Polsce dostępny jest tylko model z napędem w pełni elektrycznym. Przez całą szerokość tyłu biegnie czerwona świecąca listwa. To główne oświetlenie z tyłu, bo te strzałki w kloszach to kierunkowskazy. Po środku jest napis Voyah, a w prawym dolnym rogu jest napis Free. Czy Wam też czcionka przypomina tę używaną przez Mercedesa w modelach z serii EQE? Pod tą długą maską jest przedni bagażnik lub frunk. Maska otwiera się jak w BMW, czyli przez podwójne pociągnięcie dźwigni, ale ta jest tak głęboko, że trudno się do niej dostać. Frunk ma pojemność 72 litry i ma taki kształt, że nie mieści się w nim akurat kabinowa walizka, która ma około 50 litrów objętości. No ale przynajmniej jest gdzie wrzucić kable do ładowania na wypadek, gdyby gniazdo AC, z którego chcesz skorzystać, wymagało posiadania własnego kabla. A propos ładowania. Odkąd mam w domu wallboxa AmperGo, odpadła mi połowa stresu korzystania z testowych elektryków. Ze zwykłego gniazdka w 10 godzin udawało mi się odzyskać może ze 100 km zasięgu. Teraz w 10 godzin ładuję do pełna największe akumulatory. Skorzystaj z linku w opisie wideo i kup ładowarkę naścienną AmperGo Modern 22 kW. Podczas finalizacji transakcji wpisz kod Marek, a dostaniesz 100 zł brutto zniżki. Ja też otrzymam wtedy prowizję, więc decydując się na zakup AmperGo 22 kW wspierasz kanał Marek Drives, a razem wspieramy polską firmę. Podczas ładowania napotkałem pierwszy problem, a właściwie dwa problemy. Aby dostać się do portu ładowania, nie wystarczy po prostu otworzyć go z poziomu systemu inforozrywki. No właśnie, mógłby być do tego osobny fizyczny przycisk, ale o fizycznych przyciskach później, więc w tym egzemplarzu trzeba jeszcze podłożyć kartę, poproszę. O, i wtedy otwiera nam się klapka i to jest na pewno jednostkowy przypadek i serwis sobie z tym poradzi, jak już serwis powstanie. Po drugie, odłączanie wtyczki wygląda tu inaczej niż w każdym innym samochodzie o napędzie elektrycznym, jaki dotychczas testowałem, ładowałem. Zwykle albo trzeba 2 razy nacisnąć przycisk do otwierania zamków na pilocie i drugie przyciśnięcie przerywa ładowanie i odblokowuje wtyczkę. Albo mając przy sobie kluczyk, trzeba nacisnąć znajdujący się przy gnieździe przycisk, który kończy ładowanie i zwalnia wtyczkę. Proste i logiczne, ale nie według deweloperów oprogramowania marki Voyah. Według informacji, jakie otrzymałem od polskiego dystrybutora, wtyczka zostanie odblokowana w przypadku, kiedy akumulator naładuje się do pełna lub kiedy zostanie osiągnięty ustawiony w menu maksymalny poziom naładowania poniżej 100%. Na przykład ładujemy tylko do 80%. Innymi słowy, kiedy ładowanie zakończy się według komputera w samochodzie. A co jeśli muszę wcześniej odjechać? Próbowałem podwójnego, wielokrotnego klikania pilotem, przytrzymywania przycisku otwierania zamków dłużej, wtedy otwierają się okna. Przerwałem ładowanie z poziomu komputera pokładowego, klikałem w otwieranie klapki portu ładowania, nic. Próbowałem wywnioskować coś z instrukcji, ale tłumaczenie na angielski pozostawia wiele do życzenia. Przedstawiciel polskiego dystrybutora zasugerował awaryjne cięgno w bagażniku i dopiero wtedy udało mi się odpiąć samochód od ładowarki. Przy kręceniu przebitek cięgno zerwałem, więc potem zostało już tylko awaryjne przerwanie ładowania po stronie ładowarki. Może to błąd w tym egzemplarzu, a może każdy tak ma, nie wiem, zwróćcie na to uwagę podczas jazdy testowej. Jak już jesteśmy przy bagażniku, można otworzyć go gestem, pilotem, lub przyciskiem na wycieraczce, to chyba element z Porsche Macan lub Cayenne. Bagażnik ma 560 litrów pojemności i jest większy niż w BMW iX oraz Mercedesie EQE SUV. Jest to, co widać. Dwa haczyki na siatki z zakupami, gniazdo 12V. Zaczepy przy podłodze do zabezpieczenia bagażu i roleta. Pod podłogą nie ma schowka, więc nie ma gdzie rolety schować. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie jest płaska przestrzeń ładunkowa. Drzwi zasłaniają progi. Na kanapie jest dużo miejsca na nogi i nad głową. Są kieszenie w drzwiach i w oparciach przednich foteli. Uda mi się je otworzyć. Jest podłokietnik z uchwytami na napoje, ale nie ma przebicia do bagażnika. Jest nawiew klimatyzacji, ale bez ustawień trzeciej strefy klimatyzacji, przynajmniej w tej wersji wyposażenia. I są też dwa porty USB, ale przy samej podłodze, więc trzecia osoba po środku będzie zawadzać o wystające kable nogą, więc to nie jest najlepszy pomysł. Na pierwszy rzut oka kokpit może przypominać ten z Mercedesa, bo 3 ekrany przez całą szerokość deski rozdzielczej. Do tego przyciski sterowania szybami i lusterkami też wyglądają jak z Mercedesa. Z kolei kierunkowskazy chyba są z Porsche Taycana. Miękka tapicerka, wszystko jest przyjemne w dotyku i na oko też wygląda nieźle, ale niech te plusy nie przesłonią nam pewnych minusów. Na przykład większością ustawień i funkcji pojazdu steruje się z poziomu środkowego wyświetlacza, a logika menu pozostawia wiele do życzenia. Skoro już mamy zapisywanie ustawień fotela, to dlaczego jest to zrobione w wielostopniowym menu? Dlaczego nie można było zrobić przycisków na drzwiach albo na fotelach? Jasne, można sobie wyciągnąć skróty, ale co jest złego z przyciskami? Wyświetlacz jest dotykowy, ale na przykład tryby jazdy zmienia się akurat przyciskiem na tunelu i trzeba się przeklikać przez wszystkie tryby, żeby dostać się do tego, z którego chce się skorzystać. Mimo że wydawałoby się, że mógłbym nacisnąć, to jest naturalne, ale nie. Ten samochód ma pneumatyczne adaptacyjne zawieszenie, które można obniżać, żeby ułatwić dostęp, jak się to gdzieś tutaj znajdzie, albo podczas jazdy po autostradzie. Ale czy na przykład sterowanie tym zawieszeniem nie można było wyciągnąć gdzieś na przycisk? Zamiast tego mamy przycisk do podnoszenia i opuszczania deski rozdzielczej. Ta funkcja powiązana jest również z trybem sportowym i moim zdaniem jest absolutnie zbędna. Z plusów na środkowej konsoli jest przycisk do uruchamiania kamer 360 i systemu wspomagającego parkowanie. A na kierownicy są przyciski do zapisania zdjęć z kamery na przedniej szybie oraz do aktywacji noktowizora. Przy czym noktowizor ma bardzo wąskie pole widzenia i ma bardzo słaby dodatkowy system wykrywania pieszych, czyli w zasadzie jest bezużyteczny, bo zakładam, że w nocy mimo wszystko jeździmy z włączonymi reflektorami. Android Auto lub Apple CarPlay? Brak. Polski dystrybutor przekodowuje system i podłącza przejściówkę. I wtedy jest screen mirroring z telefonu. W tym egzemplarzu jeszcze tego nie zrobił. Nigdy nie rozumiałem koncepcji kolejnego wyświetlacza przed pasażerem. w Ferrari czy w Porsche. Pojawiały się tam na przykład dane dotyczące obrotów i prędkości, co może kogoś rajcuje, a może nie. Tu, podobnie jak w Mercedesie, pasażer może sobie wyświetlać wideo albo sterować radiem. No dobrze, niech będzie, że dzięki temu nie grzebie kierowcy w nawigacji. Plus, że są fizyczne przyciski do obsługi klimatyzacji. Minus, że przycisk Home, powrót do domu, jest na wyświetlaczu. Podoba mi się kamera pokazująca obraz z tylnego siedzenia. Teoretycznie można to rozwiązać panoramicznym lusterkiem, jak w wielu innych samochodach rodzinnych, ale lusterkiem nie zrobisz berbeciom zdjęcia, które można później skopiować na USB. Zdjęcie możesz też zrobić z przedniej kamery, nie wiem, gdzie w tej chwili ona jest, ale można. I wtedy masz mnóstwo miłych wspomnień, kiedy stoisz z rodziną w korku. Na dole środkowej konsoli jest ładowarka indukcyjna. Uwaga, ten samochód ma takiego kopa, że telefon z niej wyfrunie. Dalej jest gładzik, który służy do zmiany stacji radiowych i głośności. Co jest nie tak z gałką potencjometru i dwoma przyciskami? Zajęłyby mniej miejsca niż gładzik, który nic więcej nie robi. Uchwyty na napoje są. Pod podłokietnikiem jest spory schowek. Schowek przed pasażerem jest średnich rozmiarów. Kieszenie w drzwiach są obszerne, ale tak wyprofilowane, że butelka się przewraca. Trzeba mieć po prostu większą butelkę. Przycisk Start też wygląda jak z Mercedesa. Po pierwszych kilkuset metrach za kierownicą Voyah Free miałem mieszane uczucia. Nie wiem, skąd Dongfeng pozyskuje komponenty do swoich samochodów, ale na niewielkich nierównościach adaptacyjne zawieszenie zachowuje się mniej więcej tak jak Airmatic w Mercedesie kilkanaście lat temu. To znaczy, zamiast ciszy i komfortu jest efekt, jakby w amortyzatorach trzęsły się jakieś elementy. Intensywność zależy od prędkości i nierówności, ale to jest szczególnie zauważalne przy niskich prędkościach, na przykład kiedy jedziesz drogą osiedlową. Jazda po mieście jest już ok, trzeba tylko zastanowić się, które systemy wspomagające zostawić włączone, a które wyłączyć. Na przykład polecam wyłączyć system ostrzegający o kolizji z tyłu, bo w warunkach miejskich hamujący za nami na światłach samochód ostrzegany jest takimi szybko mrugającymi kierunkowskazami. Tak ten system działa, ale co chwila się włącza. Pozostałe systemy wspomagające kierowcę są mniej uciążliwe. Poza miastem warto wyłączyć system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. Voyah Free to szeroki SUV, więc na wąskich drogach często zdarza się najechać na linię, również podczas omijania dziur. Natomiast samo wspomaganie utrzymania na pasie ruchu jest lepsze niż oczekiwałem, ale nie idealne. Na przykład podczas jazdy po drodze ekspresowej adaptacyjny tempomat zwalnia na bardzo łagodnych łukach, bo nie jest pewny sytuacji na drodze. Wizualizacja na drodze też pokazuje, że samochód nie wie, co się dzieje, a do tego każda zmiana pasa kończy się dźwiękiem informującym o tym, że utrzymanie na pasie ruchu znów działa. Wystarczyłaby informacja, kiedy nie działa, bo to jest bardziej istotne. Na drogach ekspresowych już od około 120 km na godzinę we znaki daje się szum powietrza, im szybciej, tym gorzej. Tak jakbym jechał gelendą, a nie nowoczesnym, opływowym, elektrycznym SUV-em. Ograniczenia prędkości pojawiają się tylko na ekranie nawigacji. Ten może być wyświetlany albo na zegarach, albo na środkowym wyświetlaczu. Nawiasem mówiąc, te udające tunelowe zegary są nieciekawe. W jednym z menu można zmienić skórki, które są oznaczone ikoną t-shirta. Ten samochód jest pełen niespodzianek. Niespodziewane są też osiągi 489 koni mechanicznych i zasięg do 500 km. Ważący 2340 kg SUV, to wynik porównywalny z Teslą X, bo niemieccy konkurenci ważą więcej, rozpędza się od 0 do setki w 4,4 sekundy. Sprawdziłem i w trybie sportowym udało mi się osiągnąć nawet niecałe 4,5 sekundy. Żadnego nagrzewania akumulatora czy pilnowania poziomu naładowania jak w jakimś Volkswagenie. Po prostu tryb sport, but w podłogę, a dodam, że był lekki przymrozek i asfalt był pokryty szronem. Samochód tańczył chyba do 80 km na godzinę. Podejrzewam, że na suchym asfalcie osiągnąłbym lepszy wynik niż fabryczne 4,4 sekundy. W trybach normalnym i sportowym Free oddaje moc w sposób gwałtowny, więc obchodź się delikatnie z prawym pedałem. Poza wspomnianymi wcześniej problemami z zawieszeniem przy niskich prędkościach i z szumem powietrza, przy wysokich prędkościach samochód prowadzi się bardzo przyjemnie. Ale czuć, że jest spory. Dopłaciłbym, gdyby była taka możliwość, do układu 4 skrętnych kół. Skoro to samochód z napędem na wszystkie koła, przeprowadziłem mój małonaukowy test podjazdu na ukos pod wzniesienie. Pierwszy podjazd jest w trybie normalnym i samochód rusza bez większego problemu. Kolejne dwa podjazdy w trybie terenowym, który nazywa się Outing, i na śnieg, pedał w podłogę, a samochód nie wie, co ma robić. I na koniec jeszcze dla zabawy tryb normalny z wyłączonym ESP. Tak to jest, jak komputer nie ma pojęcia, co się dzieje. Zużycie energii jest przyzwoite, to znaczy do Voyah Free przesiadłem się ze zużywającego 26-27 kWh na setkę MG4. Tu bez wysiłku osiągnąłem 25-26 kWh na tych samych trasach. Oczywiście zużycie rośnie powyżej 110 km na godzinę, ale do 90 km na godzinę udało mi się zejść poniżej 21 kWh. Poza trybem indywidualnym nie ma ustawień poziomu rekuperacji. W trybie normalnym jest słaba, w trybie Eco jest mocniejsza, więc jeździłem w trybie Eco. Po ponownym uruchomieniu samochód pozostaje we wcześniej wybranym trybie. Podczas testu temperatura w ciągu dnia oscylowała na poziomie 6-7 stopni Celsjusza. W cieplejsze dni pewnie udałoby mi się zejść w okolice 18,3 kWh obiecywanych przez producenta. W zimie z obiecywanych 500 km zasięg spada do niskich 300 kilkudziesięciu, jeszcze bardziej jeśli planujesz holować do 2 ton, które ten samochód może uciągnąć. Ładowanie. Oprócz 11 kW prądem przemiennym do 120 kW prądem stałym. Szybkie ładowanie trwa około 45 minut w zakresie od 20 do 80%, więc nie jest wcale takie szybkie. Akumulator trakcyjny ma 106 kWh pojemności brutto i 100 kWh pojemności netto. Na akumulator trakcyjny jest 8-letnia gwarancja ograniczona do 160 tysięcy km. Na samochód jest 5-letnia gwarancja lub 100 tysięcy km. W chwili pisania scenariusza polski dystrybutor to jeszcze potencjalny polski dystrybutor. Mowa o grupie Auto Fus, ale na samochód są przyjmowane rezerwacje. Na razie w jednej wersji wyposażenia, takiej jak ta, którą testowałem, w cenie 329 tysięcy złotych. W tej cenie na pewno nie kupi się konkurentów premium, ale można kupić na przykład Kię EV9, o której z kolei mówi się, że jest za droga jak na Kiję. A czy chińskie premium jest warte swojej ceny? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji.